proszę Państwa. Znajdujemy się w punkcie krwiodawstwa i dziś rozmawiam z kierownikiem tego punktu, panem Januszem Hawełko. Panie doktorze, ile mamy krwiodawców i czy są wśród nich kobiety? Czy rocznie mamy około 600-650 krwiodawców, w tym kobiety zdarzają się niezwykle rzadko, 2-3 w roku. Ile krwiodawca może oddać jednorazowo krwi i co jaki czas? Maksymalnie może krwiodawca oddać 450 ml krwi i nie częściej niż co 8 tygodni, czyli co, w praktyce co 2 miesiące. A ile ta krew, gdzie ta krew jest przechowywana? No, krew jest przechowywana w banku krwi, który znajduje się w każdej stacji czy w każdym punkcie krwiodawstwa i obecnie trwałość, ponieważ pobieramy do worków specjalnych, jest rzecz zupełnie nowa w tej chwili w Polsce, stosowana od niedawna, wynosi 35 dni. Mówię o krwi pełnej lub krwi zagęszczonej. A przypuśćmy, że w danym banku krwi nie ma danej grupy, która jest potrzebna na przykład komuś do operacji. Co wtedy? No wtedy porozumiewamy się z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa, która na bieżąco dysponuje danymi, gdzie takiej grupy krew się może znajdować, gdzie się znajduje i w zależności od pilności przetoczenia tej krwi wysyłamy swoją karetkę lub umawiamy dwie karetki jadące na spotkanie i spotykające się mniej więcej w połowie drogi i w ten sposób skracamy czas dotarcia tej krwi do chorego. A czy ja mając 17 lat mogłabym oddać krew? Nie, za rok. A nie wiem, czy poda mi pan kwestię finansową, która mnie teraz zaczęła interesować. Czy macie jakieś problemy? Czy czegoś wam brakuje? My jako w ogóle służba krwi, no mamy takie same problemy, jakie dotyczą całej służby zdrowia. Nie jesteśmy tu żadnym wyjątkiem. Aczkolwiek no w tej chwili akurat do naszej podstawowej działalności mamy wszystko. No, powinniśmy mieć na przykład o jedno stanowisko do pobierania krwi więcej, powinniśmy mieć nowej generacji wirówkę. Tego nie mamy, ale myślę, że z czasem będziemy mieli. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i życzę panu tego, czego pan pragnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam pani Marię Kotkowiak, pełniącą funkcję prezesa zarządu rejonowego Wysoka Wolsztyna. Witam również serdecznie panią Marię Koziołek, wiceprezesa zarządu rejonowego Wysoka Wolsztyna i pana Bernarda Słowińskiego, który od lat pełni funkcję przewodniczącego Rejonowej Rady KDK.